pierwszy bieg eliminacyjny, tak naprawdę nie ma co powiedzieć pozytywnego o tym biegu. Od samego początku miałem problem już w bloczku startowym. Wykonałem parę pociągnięć stojąc jeszcze w bloczku przez fale, które nadeszły. Natomiast bieg już półfinałowy popłynąłem troszkę lepiej, natomiast wiatr sprawia figle, nie wiadomo kiedy się spodziewać jakiegoś podmuchu. Niestety nie można popłynąć to, na co nas stać i wyczuć dystansu. Ale udało się dostać do finału, także cel zrealizowany. Jestem na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Uczelnia mi umożliwia tak naprawdę jeżdżenie na zgrupowania. Tak naprawdę jesteśmy 10 miesięcy na zgrupowaniach, także uczelnia jest pomocna i przychylna w tą stronę. Nie mam żadnych z tym problemów. Przede mną ostatni semestr i cieszę się, że mogę reprezentować uczelnię pierwszy raz tak naprawdę w mojej karierze. Ukrywam, że przyjechaliśmy najmocniejszym składem z możliwych i cel dość ambitny. Chcielibyśmy zaprezentować się jak najlepiej. Chcielibyśmy, jak to mówią sportowcy, wziąć za swoje, czyli w większości wyścigów skończyć na medalowych pozycjach. Wydaje mi się, że jest taka szansa i możliwość. Cel jest taki właśnie, żeby z tej imprezy grupa kajakarzy przywiozła jak najwięcej medali. Bydgoszcz jest bardzo wodniacka, bardzo wodna z racji położenia i tych różnych dróg wodnych, które się tutaj krzyżują w Bydgoszczy. Stąd pomysł, żeby to właśnie imprezy wodniackie, wodne były tutaj u nas w Bydgoszczy. Poprzednio w Polsce organizowane akademickie Mistrzostwa Świata w kajakach były w Poznaniu, więc był pomysł, żeby kontynuować tą tradycję naszą polską i zrobić to w Bydgoszczy. Aplikowaliśmy o tą imprezę, udało nam się ją pozyskać. Trochę pokrzyżowały nam plany pandemia, bo zostały te imprezy przesunięte w czasie, ale w tym roku udało się sfinalizować, impreza się rozpoczęła, dzisiaj pierwsze biegi, więc jesteśmy szczęśliwi, że to wszystko ruszyło, a przede wszystkim, że udało nam się dopiąć całość imprezy, bo to kilka dobrych miesięcy naprawdę wytężonej pracy, żeby wszystko działało. Ostatecznie jest 17 krajów, około 150 uczestników i tak naprawdę jakbyśmy się przyjrzeli, to są topowi zawodnicy z każdego kraju, więc mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie olimpijscy, mamy bardzo mocną naszą reprezentację, także każdy kraj ma tutaj tak, można powiedzieć, wprost szansę na medal. Mam nadzieję, że to będziemy my. Oczywiście wygrają najlepsi, jak to w sporcie nigdy nie jest nic zapewnione. Ale to, co nas cieszy, to to, że uczestnikami tych naszych zawodów są zawodnicy najwyższej rangi rozgrywkowej.